Siemanko, z tej strony Dyszka, witam was serdecznie na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, mówię do nowych osób, ponieważ chciałbym wbić 5000 do końca tego eventu, czyli 22 dni, 700 subów chyba zostało. Także serdecznie pozdrawiam też Przemka, z którym rano sobie rozmawialiśmy na temat właśnie nowego eventu, który wszedł, La Liga Rivals. Także dyskutowaliśmy sobie od rana, ile coś tam trzeba punktów. No i teraz wchodzimy do eventu i wam wszystko tutaj powiem, co i jak odebrać jednego z dwóch zawodników 95 overall grając free to play. Jak widzimy, mamy tutaj dostępne skill games, za które otrzymujemy i obejrzenie reklamy ogólnie 10 punktów Rivals Point. Te punkty możemy wymieniać na punkty meczowe. Tych punktów meczowych możemy zebrać ponad 3200 punktów, ponieważ dlaczego 3200? Nie liczę dnia dzisiejszego. No i te punkty możemy wymieniać co 8 godzin do danego meczu. Tutaj wyświetlają się 4 mecze na początku, tylko 3 mecze mam jeszcze zablokowane. Aby odblokować mecz numer 2 trzeba odebrać 3 zawodników z meczu pierwszego. I do tego potrzebujemy 350 punktów. Dlaczego 350? Ponieważ trzeba tutaj z każdą linię wykonać no, jeden raz, aby odebrać jednego zawodnika, czyli trzeba powtórzyć to 3-krotnie. Pierwszy zawodnik kosztuje 110 punktów, drugi dolny też 110 punktów, no a trzeci, jak widzicie na screenshocie, jego cena wzrasta, czyli każdy kolejny gracz z linii będzie sukcesywnie, jego punkty będą szły do góry. I żeby odebrać takiego Dembele, na pewno też trzeba kilka tysięcy tych punktów zdobyć. No i jak odbierzemy tych 3 zawodników, odblokuje nam się mecz numer 2 i wtedy będziemy mogli co 8 godzin już wybierać sobie z zakładki main tutaj mecz numer 2. O tym trzeba pamiętać oczywiście, bo punkty z meczu 1 pasują tylko do meczu numer 1. No i wróćmy do meczu numer 2, w którym trzeba odebrać 2 zawodników, żeby odblokować mecz numer 3. A potrzebujemy dla jednego zawodnika 260 punktów. Oczywiście tą zakładkę, tą linię trzeba wykonać 2-krotnie za 260 punktów razem, no i tutaj dolnego też 260, co nam daje razem 520 punktów. Wtedy odblokuje nam się quest no, z meczem numer 3. W meczu numer 3, już przechodzę do niego, też trzeba odebrać 2 zawodników, no ale tu koszt jest oczywiście już znacznie troszkę większy, ponieważ jeden zawodnik kosztuje 330 punktów. Oczywiście trzeba znowu tą zakładkę przejść. Górny i dolny można odbierać, ponieważ to sprawdzałem na innym koncie, także to działa. No i jeżeli odbierzemy tych 2 graczy tutaj, to odblokujemy mecz numer 4. No i w końcu dochodzimy tutaj do świecących zawodników z animacją, także ja osobiście lecę po Rakiticia. Kto woli Real, to woli Real. Oczywiście pozdrawiam wszystkich fanów Realu oraz Barcelony oraz wszystkich fanów z La Ligi. No i tutaj już potrzebujemy 1180 punktów, aby odebrać na przykład Carvajala albo Rakiticia. Także grając ten event całkowicie przez 28 dni, nie pomijając żadnej tury, damy to radę zrobić, ale spokojnie. Jeśli odbierzemy takiego zawodnika, grając przez te 28 dni, to zostaje nam jeszcze 610 punktów, czyli możemy sobie jeszcze coś poodbierać, inne nagrody, ale ja nie wnikam, co się opłaca, a co się nie opłaca. Czy iść na przykład po jakiegoś zawodnika 90 overall czy 91, ja osobiście polecam pójście po zawodnika overall 95. Wiadomo, tutaj jest piękna ikona Carles Puyol, 98 overall, jednakże wiecie, 5000, nie wiem skąd miałbym to wyczarować, ale życzę każdemu, kto ma dużo gemów, że może sobie odebrać, no spoko. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o ten event? To już wypadło mi z głowy dawno temu. No i chyba tyle z mojej strony. Także da się odebrać tego zawodnika grając... A, właśnie. Da się odebrać tego zawodnika. Ale pamiętajcie, mamy gdzieś w okolicach, jeżeli zostało 610 punktów, to możemy przez kilka dni, 3 albo 4 dni zapomnieć przez przypadek sobie zrobić skill gamesy co 8 godzin, co też jest dobrą opcją, ponieważ wiadomo, że granie free to play wiąże się z tym, że trzeba się zalogować na konto i co 8 godzin tam pyknąć i odebrać te punkty. No ale spoko, pamiętajcie, że tutaj odbieramy punkty meczowe, które przydają się oczywiście do meczowych punktów, do meczu numer 1, później możemy wybrać numer 2 i tak sukcesywnie do meczu numer 3 oraz numer 4. Także z mojej strony to chyba wszystko wytłumaczyłem. Wiecie, ile punktów potrzeba, żeby zdobyć takiego zawodnika, ile trzeba się razy logować dziennie. No i tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zostawcie łapeczkę, pobijmy jakiś rekord, nie wiem, chociaż nie rekord, ale pobijmy, nie wiem, 100 łapek w górę. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć, cześć.